Witajcie, z tej strony Robert Mazurek, świat akumulatorów i portal akubiz.biz. Dzisiaj chciałbym rozmawiać dalej o wałkach na akumulatorach i o walkach naklejkami. Zaraz zobaczycie, co kryje się po tamtej stronie. Chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj o podrabianiu marek producentów. Nie jest to proceder, od którego branża akumulatorowa jest wolna. Od jednego z dystrybutorów z Polski zamówiłem kiedyś akumulatory Trojana. To są akumulatory typu do pojazdów elektrycznych, typu Melex, Electrocar i tak dalej, czy też do tych podnośników nożycowych i tak dalej. Potrzebowałem kupić akumulator 6-woltowy T125, akumulator 240 amperogodzin, jeżeli chodzi o pojemność według 20-godzinnego prądu. Dostałem towar, rozpakowałem ten towar i zobaczyłem akumulator nie T125, tylko zobaczyłem T105. Zgłosiłem swoją uwagę do firmy, od której to kupiłem, że słuchaj, no chciałem kupić te większe i tak dalej. No i w odpowiedzi usłyszałem, słuchaj, to nie ma żadnego znaczenia, my i tak nie kupujemy tych większych, zaraz Ci wyślemy naklejki, to sobie nakleisz właściwie. Kilka dni później listonosz dostarczył mi 8 takich akumulatorowych naklejeczek z informacją, żebym sobie to zrobił. Oczywiście nie zrobiłem tego, jestem uczciwym sprzedawcą. Sprzedałem temu klientowi akumulatory gliwickiego Siapa, które zamówiłem i klient zgodził się poczekać chwilę dłużej. Opowiedziałem mu, jak wyglądała sytuacja. Klient, powiedzmy, mam nadzieję, że zrobił to z rozsądku niż z wdzięczności do mnie, czy też z tego względu, że okazałem się uczciwy i nie chciałem go w żaden sposób orżnąć, naciągnąć czy cokolwiek. Zdecydował się, jak powiedziałem chwilę wcześniej, na Siapa. Natomiast te akumulatory, jako już normalne T105, sprzedaliśmy w Szczecinie. Gdzieś tutaj pokażę Wam na zdjęciu, jak w łatwy sposób zobaczyć, czy daliście się orżnąć na zakupie akumulatorów marki Trojan, bo wystarczy tą naklejeczkę zdjąć i pod spodem w formie sitodruku jest naniesiony właściwy parametr tego akumulatora pod naklejką. Tak? Jeżeli go tam nie ma, no to prawdopodobnie ktoś go w odpowiedni sposób benzynką ekstrakcyjną wytarł, żeby nie można było porównywać. Natomiast te kwestie, zwłaszcza na Trojanie jakiś czas temu i prawdopodobnie i teraz też, są mega popularne. Uważajcie, co kupujecie, jeżeli chodzi o tą markę. Osobiście zgłosiłem to do amerykańskiego właściciela tej marki. Zadzwoniła raz pani ze Stanów z zapytaniem o dokładne wyjaśnienia. Wyjaśniliśmy i od tamtej pory słuch zaginął. Firma, od której to kupiliśmy, jest już oficjalnym dystrybutorem tych akumulatorów. Także producenci prawdopodobnie mają w głębokim poważaniu, co tak się dzieje na ich akumulatorach. Ja ostrzegam tutaj Ciebie, drogi widzu, jeżeli kupujesz akumulatory, na przykład właśnie te Trojany, podnieś naklejeczkę, sprawdź, postaw go na wadze. Producent na swojej stronie internetowej ma karty katalogowe, gdzie jest napisane wyraźnie, ile ten akumulator powinien ważyć. Różnice są dość spore, tam różnice są rzędu 3-4 kg, także na pewno różnica jest do wyczucia. Jeżeli ktoś Cię orżnął, sprzedał Ci oszukany akumulator, pamiętaj, że kupiłeś towar niezgodny z ofertą i masz prawo do zwrotu takiego czegoś. Jeżeli wziąłeś na fakturę i ktoś Ci powie, że nie jesteś konsumentem, to pamiętaj, że jest w Polsce prokuratura, masz artykuł 286, to już było bardzo dawno na studiach, także mogę tutaj strzelić, ale doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Wystarczy pójść, parę słów napisać na kartce i prokurator ma obowiązek tym się zająć i się zajmie. Raz miałem taką sytuację życiową i prokuratura w Szczecinie tutaj na Prawobrzeżu świetnie się spisała. Sprawa trafiła do sądu. Człowiek, który na podstawie fałszywego screena, że przelał nam pieniądze, oddał co do złotówki i skończyło to się z wyrokiem 6 miesięcy w zawiasach na 3 lata. Także warto walczyć o swoje. Z boku pokażę Wam teraz tutaj akumulator JCI-a, czyli to, co znamy, czy to Warte, czy to Boscha. To jest taki typu Caterpillar Case, bardzo popularny akumulator, 102. Natomiast na rynku on występuje, jak zobaczycie, jako 125. Tak? Także dystrybutorzy rasują ten akumulator i to naprawdę grubo. Sprawdźcie sobie, wystarczy wejść na stronę warta.pl i później przeniesieni zostaniecie na Warta Automotive i tam zobaczcie sobie w tych akumulatorach, że tak naprawdę Warta tego akumulatora nie oferuje jako 125. To jest 102 czy 105 amperogodzin. Tam ostatnio były jakieś zmiany, także ewentualnie tutaj upewnijcie się na 100%, a ja zamieszczę właściwe zdjęcie też. I centra. Na centrze było grubo wałów. Jeden, który dotknął mnie bardzo osobiście, to było to, że przez długi czas kupowałem 170, 180 z centry, które tak naprawdę z centrą nie miały nic wspólnego. To były akumulatory produkowane przez chodzieckie zakłady Jenox,
które dystrybutor Centry obklejał jako Centrę i przez długo, 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 myśląc, że kupuję akumulatory Centry, kupowałem akumulatory Jenoxa obrędowane Centrą, to też zgłosiłem do obu firm i z tego co wiem, konsekwencje były chyba znikome. Tutaj zobaczycie też kilka zdjęć akumulatorów Voltmaster, tak? To jest ta taka dość tania seria z oferty Centry, czy też Exide'a z Poznania. Te akumulatory były bardzo pięknie i bardzo estetycznie przeklejane na serię Centra Plus, tak? Bardzo dużo sklepach tutaj w swoim regionie spotkałem się właśnie z akumulatorami. Zobaczcie, że one mają zupełnie inny układ wieczek, rączek i tak dalej. Po prostu no, ktoś sobie dodrukował naklejek i po prostu, za przeproszeniem, dymał cię, drogi użytkowniku, sprzedawał ci akumulator z serii bardzo niskiej, a tak naprawdę obklejał go serią sporo wyższą, przez co marżę generował na tym sporo wyższą, bo tak samo jak w przypadku tych akumulatorów Jenox obklejonych na Centrę, nie kupowałem je w niższej cenie, tylko kupowałem je, tak jak wskazywał na to cennik Centry minus mój rabat. I sam osobiście byłem dymany w ten sposób. Nie współpracuję z osobą, która mi to robiła. Opisałem to w portalu Akubiz w dziale Mistrzowie Poligrafii. Tutaj z boku też zobaczycie akumulator Jenoxa, na który ktoś nakleił naklejkę Mola. Tak? Czyli tutaj już też ktoś pojechał w miarę grubo, jakby... bez urazy dla Jenoxa, nie uważam, że jesteście gorszym czy złym zakładem i tak dalej, ale ktoś na akumulator produkowany przez polskiego producenta pojechał aż tak grubo, to może być z drugiej strony mega nobilitacja dla Jenoxa, że tak naprawdę Jenox to już jest właśnie ten poziom, że warto na Jenoxie tworzyć brandy typu MOL. Jest jeszcze Centra 110, która została przeklejona na 120, to zobaczycie. Zeskanowałem tą naklejkę, którą dostałem jako podróbę z naklejką oryginalną. Zobaczycie, że występuje dość sporo różnicy. Ta podróba była dość niechlujna i ktoś, kto to robił, powinien przyłożyć zdecydowanie więcej starań, aby to dużo lepiej wyszło. Także drodzy klienci, uważajcie tak naprawdę na wszystko. Powtarzałem Wam, że warto kupować brandy producentów, nadal się tego trzymam, ale i tutaj naprawdę uważajcie, bo jak widzicie, licho nie śpi, oszustów, złodziei, dymaczy jest wszędzie naokoło, którzy tylko czyhają, aby Was, że tak powiem, okraść, oszukać, wydymać, jak to można inaczej nazwać. O takich rzeczach będę mówił wprost, będę mówił głośno. Uważam, że producenci powinni też coś z tym zrobić. Akumulatory powinny być bardzo, ale to bardzo wyraźnie oznaczone ze swoimi parametrami typu pojemność, typu prąd rozruchu, typu data produkcji i tak dalej, żeby żaden oszust nie mógł przerabiać tego bezkarnie. Dostałem ostatnio maila od jednego z użytkowników, który całkiem niedawno kupił akumulator produkowany przez Mielską Fabrykę Akumulatorów Autopart. Kupił go od jednego z dealerów i dostał akumulator, który ma prawie 2,5 roku obklejony jakimś tam śmiesznym brandem, o pojemności naprawdę mega grubo naciągniętej, tak? Także jest bardzo dużo rzeczy i pamiętajcie, producenci, że to w Waszych rękach leży to, jak tak naprawdę będzie wyglądał rynek, bo jeżeli Wam zależy tylko na tabelkach, cyferkach i tak dalej, to róbcie tak dalej, to dojdzie do takiej sytuacji, że polskim rynkiem, że tak powiem, zawładną duże, potężne koncerny, klienci będą wymieniać akumulatory co 2 lata i zobaczymy tak naprawdę, kto będzie się z tego cieszył, bo prędzej czy później pojawią się dystrybutorzy porządni, uczciwi, których akumulatory nabiorą renomy na rynku, że jak ten akumulator kupisz, zapłacisz troszkę drożej, ale on będzie trzymał wiele, wiele lat. Zobaczycie wtedy, gdzie będzie miejsce na tych mistrzów poligrafii i tak dalej. Także naprawdę zróbcie coś z tym, szanowni producenci, bo szkoda, żeby ten rynek był pozostawiony na pastwę losu oszustom, złodziejom i całej reszcie. A porządnych i uczciwych dystrybutorów, hurtowników i sklepów serdecznie pozdrawiam. Pamiętajcie, warto sprzedawać uczciwie, bo nie macie kłopotów z reklamacjami, nie musicie tłumaczyć, nie musicie się w żaden sposób tłumaczyć, co sprzedajecie, jak sprzedajecie. Po prostu dla uczciwych uważam, że jest miejsce na rynku, klienci to docenią. Tak, trzymajcie, do zobaczenia i o tych wałkach na akumulatorach będę opowiadał. Jeżeli wiecie o czymś, o czym warto by powiedzieć, piszcie śmiało do mnie. Mam jeszcze na tyle odwagi, aby o takich rzeczach mówić. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku.